No cześć, witajcie, ja jestem Starek i rozpoczynam nową serię, której w sumie nie planowałem w czasie rozpoczynać, ale jakoś tak wpadł na pomysł, że dobra, w sumie zrobię z tej gry serię. Mimo tego, że tak zdaję sobie sprawę z tego, że w trakcie mojego odcinka prosto niecki sposób na gry, tak, w trakcie jednego z moich odcinków z tej serii, nazywałem na tą grę i mówiłam, że w sumie za wielkie pośród nas nie wspada, ale mam po prostu powiedzieć, że trochę zmieniłam swoje zdanie na temat tej gry. Na pewno powiem tak szczerze, że do fabuły jestem o wiele lepiej nastawiona niż byłam wcześniej. I sobie stwierdziłam, że nagram tą grę i ponownie, co prawda wiadomo, że nagrywałam tą grę na dobrych i złych wyborach, które zobaczę w komentarzach. Teraz zamierzam z tego zrobić serię. Zagrajmy wy. No i będziemy sobie grać na The Save'ie, tutaj kiedyś tam rozpocząłem sobie trochę tego epizodu pierwszego, no ale teraz rozpocę sobie ten epizod od nowa. No i teraz tak, stwierdziłam, że no nagram tą grę ponownie, bo, no nie no, sobie dobrze, no ponownie nagram tą grę, teraz z komentarzem, ponieważ stwierdziłam, że po prostu będę grała trochę inaczej niż inni, bo zwykle ludzie grając tą grę, to starają się, żeby biegi były taki dobry i wyrozumiałe dla każdego, a ja z kolei zrobię z Pikibiego takiego skąpaka i właśnie tym się moja seria będzie różniła od innych, że w mojej serii Pikibi będzie skąpakiem. Nie mówię od razu, że Pikibi będzie skąpakiem dla wszystkich postaci, bo będą postacie, dla których postaram się być trochę bardziej tam Mirsa wyrozumiała, ale na pewno zamierzam być skąpakiem jako Pikibi wobec Ropucha, bo nie lubię Ropucha, jest to gościu, który mnie strasznie irytuje, nie potrafi się ogólnie dostosować do zasad, jakie panują, tak? Bez przerw robi aferę o coś, więc dla niego na pewno miła nie zamierzam być. Również na pewno nie będę miała dla Snieski z prostego powodu, bo jej nie lubię. Nie lubię jej charakteru, nie lubię tego, jak się zachowuje ona. Więc ogólnie zamierzam być skąpakiem, zwłaszcza dla złotyńców, jako Big B. No i właśnie tym się moja seria będzie różniła od innych serii z tej gry. Od innych serii, które były nagrywane przez inne osoby. No bo co, rozpoczynamy pierwszy epizod. No dobra, jestem save'a wybrać, no to chcę tego save'a właśnie. To będzie save, na który będę grać. Tak, chcę. No i rozpoczynamy. Seria. Mam nadzieję, że dźwięk jest okej, za nic mnie tutaj nie będzie zagłuszać. Tak, gra dostosowuje się do twoich wyborów. No właśnie, widz pośród nas to jest chyba tata jest gry od Telltale, w której nasze wybory mają, no mało mają znaczenia, tak? To jest ta gra, w której nasze wybory najmniej mają znaczenia. Więc takie gadanie w stylu, no ta gra się dostosowuje do twoich wyborów, no to jest kłamstwo. Dobra, nie będę wam może przedstawiać, na co polega historia w tej grze, bo ci, którzy znają tą grę, to wiedzą, co się dzieje, że tutaj no postacie z Wasni istnieją w ludzkim świecie i próbują się jakoś dostosować do ludzkiego życia, no bo wiadomo, że ich ludzkie życie wygląda inaczej niż na tej egzycie w baśniach, na przykład no, główny bohater to jest Bigby, czyli wilk z bajki o czerwonym kapturku. Więc nie powiem, jaka jest fabuła z ludźmi w tej egzycie, ludzie wiedzą o tym, że istnieją te postacie z bajek, tyle że to są on te postacie w formie ludzkich, a te w formie prawdziwych ludzi, tak? No większość tych postaci jest w formie prawdziwych ludzi, no bo będziemy mieli takiego Ropucha, który będzie miał problem z tym, żeby załatwić sobie takie magiczne zaklęcie, które no sprawi, że stanie się człowiekiem. Co mam powiedzieć, że ta gra ostatecznie ma jakiś swój klimat faktycznie. Na pewno ta gra na swój sposób różni się od innych gier od Telltale. Znaczy tak jestem zdania z postaci z Everard High. Te baśniowe postaci z Everard High są o wiele lepsze. Ale to jest właśnie nasz główny bohater. Główny bohater, z którego zamierzam zrobić takiego skąpaka, że nie będzie on się tutaj pierdzielił w tańcu, tylko faktycznie będzie on solidny, będzie on brutalny. No sobie myślę, że to nawet pasuje do niego, no bo w końcu skoro on jest złym wilkiem, no to będzie faktycznie do niego pasowało, tak? Żeby tutaj nie ograniczał się w swoich działaniach. Mr. Toad? Shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I'll get it. I just stepped out the... Tak. On załatwi ten problem. No właśnie tego nie załatwi, będziemy... Ja powiem tak, ja przez całą grę planuję
truć mu dupę o to magiczne zaklęcie, które cię Glamour nazywa. Ja przez całą grę będę to robiła. Bo mnie ona tak irytuje swoim zachowaniem i swoją postawą. Ta, jasne. Kolejne kłamstwo. No need to kick up a fuss. I've heard enough of your excuses, Toad. This is unacceptable. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. A mogę i zrobię to. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? No to już nie mój problem. Then get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. No jeszcze go parę razy spotkamy w takim stanie. Dalej się nie będzie nas słuchał. You're just gonna stand there? Do something, Bigby, before he completely tears up the place. So, what am I walking into exactly? A woodsman's on another bender. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. Woodsman, czyli myśliwy, to jest kolejna postać z bajki o Czerwonym Kapturku. Właśnie tutaj będzie taka zamiana ról, że w Czerwonym Kapturku myśliwy był tym dobrym, nie? A z kolei, no, wilk był tym złym. A tutaj właśnie będzie zamiana ról, że myśliwy będzie zły, a z kolei, no, wilk będzie dobry. This is the last straw, Bigby. He has to go. Zrób to sam. No sam to zrób, jak tak bardzo chcesz się go pozbyć. You're the landlord, Toad. This is something you should be doing. Oh yeah, that would be a fair fight. You're the sheriff, Bigby, and the man's clearly disturbing the peace. Or whatever a Monday cop would call it. Wait, you're not worried about his axe, are you? Mandy. Mandy to jest chyba... Co oni... Mandy to tak nazywałem ludzi właśnie. Jak postacie z Monster High nazywało ludzi normalsami, to... Oni... To postacie z tej gry, no to oni ludzi nazywają Mandy. I know you two have history, but... I'm not worried. Right, of course. Fuck you! I didn't know anyone else was up there. Furry prick job shite. Tell me how to spend my money. Dad! Jakiego nie lubię! So shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside! Powiedział ten, który nie jest w środku, tylko... Jest blisko ulicy i ktoś by mógł go zauważyć w takim stanie. Co za ciul. Nie lubię tego... Tej zaby nie lubię. Nie lubię tej zaby. You're gonna know who I fucking am, you hear me? Hey, look at me. Widać, tam pijany jest. Robi awanturę. Ja będę trzeba zainterweniować. Papierosy. Macie, kurde, powiem tak szczerze. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób będę sprowadzić postać Bigby'ego, to spróbuję trochę się z nim utożsamić w tym sensie, że no nie będę mu robiła zarzutów o to, że pali, bo ja ogólnie nie cierpię palenia. Bardzo palenia nie lubię, no ale też rozumiem, że jego postać polega na tym, że on pali głównie, tak? Więc no, jak będzie opcja, żeby sobie zapalić jako Bigby, to myślę, że będę to robiła, żeby wczuć się faktycznie w jego postać trochę. Nie jest to zgoda ze mną, no, ale stwierdziłam, że dobra. Poprowadzę tą serię w taki sposób, żeby też się trochę wczuć w postać Bigby'ego. Dobra, no to wchodzimy. Skopa najlepiej. God damn you! Zaraz ci się obergia. Zaraz ci się za to obergia. Muszę w ogóle oddać tak za to. To, że w sumie damskie postacie w tej grze są naprawdę ładne. To akurat muszę oddać, że damskie postacie w tej grze są naprawdę ładne. Mają pomalowane paznokcie, co też szanuję. No
akurat pod tym względem Telltale się postaraliście. I'll fucking kill you! You fucker! Alright, bye. Co za kno... za typ? What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Woody, this is your last warning. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. No to teraz to ja jestem po tej dobrej stronie barykady, ty z kolei jesteś zły, więc... tym razem będzie trochę inaczej niż w tej bajce. This isn't last time. Dobra, zaczynamy. Zostawiam wam wersję, w której to wilk jest dobry, a myśliwy jest zły. That enough? At least it's a fucking challenge. A jest silny kolega. Emre, co tutaj mogę z tobą zrobić? No tak, że chcę zbawić. Zaraz się zabawimy, ale po mojemu. I to nie będzie dla ciebie przyjemne. Mówiłam, że cię po mojemu zabawimy. Obić mu trzeba tą mordę. Siekiera? Zaraz ja ci tą siekierę wbiję, ale w twarz. Albo prosto w jaja. Prosto w jaja ci to wbiję. Tego byś chyba nie chciał, co? No biegi, on jest w stanie. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. I'll fucking put you in the ground. You hear me? Hey, if you can't be nice, I'm gonna make you wait outside. Oh, fucking shit. You broke my jaw, you bastard. Zaraz ci twarz przepiłuję jeszcze. Jak się nie zamkniesz. Dobra, to nie będę miła. Ona przynajmniej fajnie wygląda, ma jakiś styl dziewczyna. Ja jej okazał sympatię. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Are you all right? I'm hunky-dory. Thanks for asking. Why was he hitting you? Maybe you should ask him that. I will, but I asked you first. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. Thought about cover it, hun? Witajcie, był pijany. A właściwie tu dalej jest. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stuff. No, widzisz jak się teraz sytuacja odwróciła? Teraz to z kolei ja ratuję kobietę przed tobą. Ale cię karty odwróciły. And threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Co jeszcze masz do powiedzenia? Hey, what did I say? I said be nice, or you wait out. Come on. Chyba coś samochód zniszczyliśmy.
Hey, Toad. My car. Jakim prawem on ma auto? Give me a second. Skąd on auto wycasnął? No, no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. Ty! Get you anything? Pillow, perhaps? Wynoś się stąd. Toad, you need to get off the street. You don't have your glamour. Apologies for smashing your car, Toad. I'm gutted for you, mate. It's a real shame. But that's not you, is it? Gotta play the old man role. Some things are more important than your car. Na przykład to, żeby się za to zachowywać normalnie, żeby przez to robić aferę i żeby za to się zachowywać jak dojrzały człowiek, a nie chwila tej sobą. No to jak dojrzała zaba się za to zachowywać. Well, at least you're not fucking dead. Jest co? Chyba cię wkurzył. Ale Big B to się za chwilę też zdenerwuje. Dobra, on chce go teraz sprowokować do tego, żeby się transformował w wilka. Żeby się transformował w bestię. On chce go sprowokować do tego w tym momencie. No, już powoli zaczyna się transformować, Big B. No, już to zmienił. No, w idealnym momencie wkroczyła. Okej, dziękuję. Jesteśmy kwita. Thanks. Don't mention it. I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. No tak, bo on nie może ogólnie sprawiać zagrożenia, nie może być uznawany za zagrożenie, no bo wtedy no będzie miał problemy i to ogromne. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. Dostaję za swoje. He's having a bad day. That makes two of us. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Suppose it is. No on naprawdę jest wytrzymały, że był w stanie przeżyć siekierę w głowę. Nawet Big mógł mu tą siekierę wyjąć, a on dalej żyje. Dobra, no. W takich momentach zamierzam, jak to się mówiłam, wsuwać się w postać Big B'ego. Normalnie bym powiedziała, żeby nie paliła, bo to jest no, szkodliwe, ale za to jest Big B, to wybiorę opcję, która bardziej do niego pasuje. Choć palenie piękności schodzi, choć no, jak na palackę, no to wygląda naprawdę solidnie. Fajnie wygląda, zero. Tak co, ale muszę pochwalić Deltę za to, że przynajmniej w tej grze byli w stanie zadbać o to, żeby te postacie damskie no wyglądały faktycznie kobieco, tak? To akurat muszę im dać plus za to, do tego się akurat przełożyli. Też się kobiety ubierają, co też stanuje. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Z tymi ustami będzie bardzo ważny wątek w tej grze. Hey, you like my ribbon? Beautiful.
Thank you. Trochę niezręczna sytuacja. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give, Sheriff, I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. Okej, ma płotu ci komoro. How much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Dobra, powiem tak. Na moich dobrych wyborach dałam jej pieniądze. Tylko właśnie w sumie danie jej pieniędzy niczego nie zmienia, no bo w sumie jest to wybór od tak, taki wybór, który nie ma żadnego znaczenia. Tak, wiecie co, chyba tym razem nie dam jej pieniędzy, dlatego, bo ostatecznie nie ma to żadnego znaczenia. Ale chyba Bigby będzie mógł w jakimś etapie gry jakoś te pieniądze, no, które da jej, ale tutaj zachowałby te pieniądze dla siebie. No to te pieniądze, które zachowa dla siebie, będzie mógł coś z tymi pieniędzmi zrobić. Więc chyba zostawię te pieniądze dla Bigby'ego, bo być może później będzie jakaś opcja, żeby będę mogła coś zrobić z tymi pieniędzmi faktycznie. A jak jej dam pieniądze, no to nie będzie to miało żadnego znaczenia. Fabuła się jakkolwiek nie zmieni, więc... No, zdecyduję sobie, jak Bigby zachował te pieniądze. Mówię tak szczerze, gdybym grał w tą grę pierwszy raz w ogóle nie znając fabuły, to bym dał jej pieniądze. Bo naprawdę wydaje się to fajna, sympatyczna nawet dziewczyna z płotu humoru. No ale że wiem, że nie będzie to miało za tego zacenia, to tym razem zachowam pieniądze dla Bigby'ego. Really wish I could help. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. You got me out of a bad situation back there. Thanks. No to sama nie jest zła z tego powodu, że jej nie damy pieniędzy, więc... No myślę, że nie jest to jakiś wielki problem, że jej pieniędzy nie dałam. No i tak to nic by nie zmieniło, gdybym jej dała pieniądze. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Może powinien zmienić miejsce zamieszkania. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. To jest dziewczyna z charakterem, a ja takie lubię. Wolf. Ja lubię dziewczyn z takim charakterem, nawet jeśli to są prostytutki. Bo ona też ma vibe Selinę z Gjord Teltal. Dlatego również no, robi dobre wrażenie, wzbudza sympatię faktycznie. No, ja coś musi zapalić.
Nie, ale muszę powiedzieć, że to intro w sumie też jest spoko, ta muzyka jest w tle. Nie no, bardzo surowo oceniałem tą grę kiedyś. Muszę powiedzieć, że ta gra jednak ma swój własny klimat. Epizod wiersy. Faith. Czyli wiara. Dobra. No to widzicie, podobnie jak w Doki Dead z niepiersym, zamierzam tutaj się rozglądać, sprawdzać wszystko, co się da. Teraz będę starał tą grę... Teraz będę się starał tą grę przejść na 100%. A no to widzisz, jako Bigby mogę trochę biegać, a nie jak to było w statku Lizę. W ogóle nie mogłam nic zrobić jako Lee. Znaczy, no, no mogłam jedynie chodzić, tak? Ale biegać się nie dało, nie dało się biegać jako Lee. Dobra, tak się chcę rozejrzeć tutaj. Coś tutaj jest innego, co mogłabym sprawdzić, ale chyba nie. Nie no, nic tego tu widzę, nie ma. A teraz tutaj coś mogę sprawdzić. Chwila, to jest sklep... Kopciuska? No tak, no bo w końcu postacie z bajek to... Kopciusek też tutaj, gdzie się najwyraźniej, bo się nie spotkamy. W tej części może to w Among Us 2 się pojawi. Ja osobiście lecę na to, żeby wiecie, kto by się mógł pojawić w Wydełów Among Us? Zła krowa. Gdyby się zła krowa pojawiła w Wydełów Among Us 2, no to byłoby naprawdę spoko. Wydełów Among Us... A ty... Kurde, zagadam. Zła krowa była świetną antagonistką, TRTH, i z chęcią bym ją w roli antagonistki również zobaczyła w, no, w tej historii, w Wydełów Among Us 2. Don't make me come over there. Look, I've got an hour of paperwork ahead of me, and I've already had to deal with one asshole tonight, so just... Sorry, Bigby. Didn't mean to be an asshole. No to jest piękna. Z bajki Piękna i Bestia. No w sumie okej. Nie wygląda źle faktycznie. To jest ubrana stylowo, kobieco, więc... Nie no, znaczy mam cel docenia to, że twórcy w miarę w swoich możliwości, no w swoich możliwościach przyłożyli się do tego, żeby faktycznie no te kobiece postacie z bajek wyglądały faktycznie dobrze, żeby faktycznie wyglądały kobieco, jak powinny wyglądać. No gdyby to była gra od powiedzmy Amazona albo Netflixa, no to wiadomo, że to byłyby same chłopcyce, piękna wyglądałaby jak totalna chłopcyca. Beauty. Hello, baby. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd, but there's an explanation. Ona ma głos Clementine. Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, you can't. Damn it, I'm late. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Just please. Promise me? Sure. You promise? I promise. Thank you, Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Ze względu na to, że wiem, jak wygląda jej sytuacja, to się zgodziłam na to. Ja ogólnie... Wiecie, no ja sama gadam ogólnie, że takie kłamanie jest złe, ale... Ja wiem, ja pamiętam, jak wygląda jej sytuacja i ze względu na to, że pamiętam, jak wygląda jej sytuacja, to... No będę tutaj po jej stronie. Tak, to cię będę próbowała trochę wczuć w tą historię, mimo wszystko. Thank you. For trusting me. Really, I appreciate it, Bigby.
Ktoś tu sobie spi! To jest człowiek chyba? Chyba tak. Hey, you wink? Probably for the best. Ludzie chyba nie wiedzą. Ludzie chyba nie wiedzą, że Bigby jest postacią z bajki. Flycatcher needs to dust this guy. Ten spi jak zabity. Dobra, nie zgadzam się z panu. Been a while since I got any mail. Seventh day in a row. Okej, okay, nikt nam niczego nie przysłał. Damn thing fell off again. Chwila, co to jest? Okej, okay, coś od Bigby'ego. Dobra, jest to, coś jest, to no chyba nie. No to idziemy do naszego apartamentu. No jest bestia. Bigby, hej! No ma go skaniego z kolei. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Nope. Haven't seen her. Oh. Okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Ja mam później wytłumaczę, dlaczego tak zrobiłam. Ale na razie nie chcę spoilerować. I mamy zapis gry. Skoro jest zapis gry, to myślę, że teraz sobie od tego skończę. Chyba to jest no zwitka pośród nas, bo robiła takie odcinki 30-minutowe. Dlatego w tym momencie sobie zakończę odcinek, chociaż tutaj... Chyba ja tutaj mogę czytać o tych postaciach, tak? Ja o tych postaciach chyba mogę czytać. No sam ja już zrobiłam wcześniej fabułę, tak? Więc no... Tutaj ogólnie już są wpisy na temat tych postaci. No ale mam na przykład Bigby'ego. No to Bigby jest oczywiście wilkiem. On jest z bajki o czerwonym kapturku. No ale właśnie z... obecnie żyje wśród świecie ludzi. A co to żyje w świecie ludzi, no to został on seryfem. No i pilnuje on tego, żeby no, postacie z bajek siebie nie pozabijały, żeby żyły w spokoju, żeby siebie szanowały. Okej. Okay. Mimo jego... ciężkiej przeszłości, to jak mnie bardzo wiadomo, no było negatywną postacią w bajce o czerwonym kapturku. No to tutaj ludzie z Fabletown powoli mu ufają. Chwila, tutaj jest dłuższy wpis, widzę. Bigby zaczyna pokazywać, co naprawdę się zmienił, ale niektóre instynkty są zbyt trudne do kontrolowania. Okej, okay, czyli chyba mi się... tak wydaje, że chyba ludzie wiedzą o tym, że on jest wilkiem. On jest wilkiem z bajki. Oni o tym wiedzą. Oni wiedzą o istnieniu tych postaci z bajek. Dobra. Okej. Okay. Chyba wiedzą faktycznie ludzie o tym, że on jest wilkiem tak naprawdę. Dobra. No to w tym momencie kończę odcinek. To będzie na tyle. No a w kolejnym odcinku wiadomo, będziemy dalej tą fabułę kontynuować. Taka wiecie, przerwa od Walking Dead. Nagram tego wilka pośród nas, a po tej serii będę się zabierać za drugi sezon do Walking Dead. Bywajcie.